Myślałam sobie, że może przez te 3 lata uda nam się wypracować jakąś taką cudowną metodę, cudowną receptę na to, żeby poprawić właśnie relacje międzyludzkie, czy właśnie taką zaktywizować niektóre osoby społecznie. No jednak wyszło, że nie ma czegoś takiego. I jedyną taką pewną rzeczą, którą wiem, to jest to, że ci wszyscy ludzie są w drodze, a my możemy im tylko jedynie towarzyszyć w tej drodze. Wchodzi się w zespół organizatorów społeczności lokalnej, człowiek uczy się tak naprawdę wielkiej elastyczności do drugiego człowieka, kombinowania, żeby to wszystko złączyć, no i przede wszystkim poświęcenia dużego czasu na tym wszystkim. Myślę, że w naszej pracy nie możemy myśleć bardzo powierzchownie, tylko musimy właśnie głęboko zaglądać w różne przestrzenie i obszary. Dopiero wtedy pokazuje nam się obraz całego człowieka. Dobry OSL-owiec przede wszystkim powinien wspierać, nie wyręczać. Czyli powinien tak nienachalnie inspirować, można powiedzieć. Czyli iść raczej z grupą, a nie przewodzić grupie, tylko iść jako równoprawny członek grupy. Wcześniej była taka ustalona hierarchia w ośrodku, a ja byłem tak jakby ponad nimi, a tu doszło do kwestii partnerstwa i tu też były potrzebne odpowiednie narzędzia, odpowiednia metodologia, żeby móc coś wymóc na kimś, będąc z nim na równej pozycji. Dzięki tym relacjom partnerskim właśnie mogłem się dużo dowiedzieć o życiu prywatnym tych osób, o przeszłości, nawet z czasów dzieciństwa. Bardzo chętnie niektórzy opowiadają swoje historie, o których bym się w życiu nie dowiedział, pracując dalej jako pracownik socjalny. Poczułam, że osoby mają bardzo różne problemy i że czasami prowadzą taką nieustanną, codzienną, czasami nudną, wieloletnią walkę z tymi samymi wyzwaniami. One w kółko powracają, jakby są w ich życiu. Mamy taką akcję ekologiczną, żeby zrezygnować z torem foliowych, rozdajemy torby ekologiczne. Podstawą modelu organizowania społeczności lokalnej, tych działań, które realizujemy, według mnie jest zmiana. Proces zmiany trwa cały czas, ale takie pierwsze pozytywne efekty to zauważaliśmy gdzieś tak po 3-4 miesiącach, po pół roku. Zawsze robimy wywiady z pracownikami socjalnymi, jak to jest, co to jest za uczestnik, czego się można spodziewać. No i często spotykaliśmy się z takim zdaniem, że wiesz, no z nim to dużo nie zrobisz, jest niechętny do wszelkiego rodzaju działań, najchętniej to by siedział w domu i korzystał tylko z pomocy. A tak naprawdę to, przynajmniej moim zdaniem, to jest krzywdzące bardzo dla tych uczestników, ponieważ na przykład była osoba taka, która miała znaczny stopień niepełnosprawności u mnie w pierwszym roku, poruszała się na wózku inwalidzkim, 3 razy w tygodniu jeździła na dializy, a mimo tego zdobyła się na to, żeby pójść na staż. Uczestniczyła we wszystkich praktycznie naszych spotkaniach. W trakcie tych 3 lat pracy organizatora społeczności lokalnej obserwowałem, jak te osoby się zmieniają. Początkowo, nawet jeżeli te osoby dobrze się znały między sobą, razem mieszkały, powiedzmy, w noclegowni, to nie rozmawiały ze sobą o swoich jakichś problemach, czy nie przekazywała sobie różnych informacji, tylko wychodziły na zewnątrz i tak jakby się nie znały. Każdy rozchodził się w swoją stronę. Po kilku miesiącach już miałem sygnały ze stołówki MOPS, że zaczęli zsuwać stoliki, rozmawiać ze sobą, wymieniać się informacjami, czyli zaczęli stworzyć pewną grupę.
Taką znaczącą dla mnie zmianą, jaka zaszła w naszych uczestnikach, jest przede wszystkim zmiana w postrzeganiu własnego rozwoju. Dziewczyny, szczególnie z grupy rodzin z wyzwaniami, uczestniczki, mam taki ogląd, że zmieniły nastawienie same do siebie, że nie tylko są matkami, gospodyniami domowymi, ale również dostrzegły to, że są kobietami, że warto zadbać o siebie, warto coś zmienić w sobie, ale również dostrzegły to swoje wnętrze. Zaczęli walczyć o swoje przekonania, zaczęli walczyć o swoje rodziny, zaczęli walczyć o siebie. Na początku tej przygody z OSL-em nasi uczestnicy bardzo łatwo wskazywali swoje problemy, mówili o swoich trudnych sprawach, nie umieli mówić o swoich mocnych stronach, nie potrafili doceniać swoich talentów, swoich umiejętności. Pracując z nami nauczyli się je odkrywać, nauczyli się o nich mówić, co pozwoliło im później na podjęcie odpowiednich szkoleń zawodowych, odpowiednich staży, niektórym pracy. Też dzięki temu łatwiej mogli się odnaleźć się w społeczności lokalnej, w której zamieszkują. Częste przebywanie w grupie osób z niepełnosprawnością somatyczną też nauczyło ich, że mogą dużo osiągnąć. Czyli to, że posiadają orzeczenie, to nie jest nic złego, że mogą iść do pracy. Mamy tutaj sporo osób, które pomimo swoich niepełnosprawności podjęło zatrudnienie. Oczywiście zaczynali od stażu. Jeżeli się tu wszystko świetnie zrealizowało, no to gdzieś ta umowa została podpisywana. Więc oni się cieszą taką rzeczą. Widząc to inne osoby z grupy też, a może gdzieś tam jest jakaś oferta pracy, może byśmy zrobili ten dokument aplikacyjny i sami siebie przede wszystkim nakręcają. Uczestnicy nie dość, że nabyli nowe kompetencje, ale również tak jakby wykorzystali nabyte już kompetencje. Są to głównie kompetencje społeczne, wyjście do ludzi, rozmowa z drugim człowiekiem, ale również praca w grupie, rozmowa w grupie, sposób komunikowania się, sposób postrzegania drugiej osoby. Wydawałoby się, że po uczestnictwie w takim projekcie osoby te mogą stać się bardziej roszczeniowe, mogą wiedzieć więcej, co im się na przykład należy. Natomiast to, co się zaobserwowało u większości tych uczestników, nauczyli się takiego podejścia, że jeżeli coś chce dostać, to też należy dać coś od siebie. Czyli taka trochę reguła wzajemności, że jeżeli oczekuję czegoś, to też powinienem się w coś zaangażować. Bo wtedy to przynosi efekty na długo, nie tylko na chwilę. No można kogoś posłuchać lub nie, tak? Natomiast jeżeli samemu się dojdzie do pewnego wniosku, no to się obroni, tak? Oczywiście były porażki, tak? Jakby nie każdy też był gotowy na to, żeby współpracować, bo no, pracujemy grupowo, więc też jakby nauka pracy w grupie też jest bardzo ważnym tutaj elementem. Jakby też nie każdy się odnalazł w takiej roli. Ja miałem osoby z zaburzeniami psychicznymi i często te osoby miały potrzebę pracy indywidualnej. Nie były w stanie pracować w grupie z powodu jakichś lęków, z powodu swoich zaburzeń, miały różne problemy i wymagały tego przepracowania. Ja chodziłem do nich do domów, pracowałem z nimi, wciągałem ich powoli w tą grupę i to było bardzo trudne i nie zawsze skuteczne na tyle, na ile by się chciało, żeby to było skuteczne. I ciężej jest zapanować nad całą grupą niż nad pojedynczymi osobami. Bywa tak, że pracujemy nad czymś, fajnie się wszystko układa i jedna osoba potrafiła zburzyć to wszystko, co było zbudowane, powodować, że ludzie źle się czuli w trakcie tego spotkania grupowego. Są osoby, które szybciej tak jakby reagują na te działania i potrafią się przełamać i same coś zacząć robić ze swoim życiem, a są takie osoby, którym trzeba podać rękę i to nie czasem, nie kilka razy, tylko może nawet kilkanaście razy. Są takie przypadki, że już wydaje się, że nie da się z nimi nic zrobić. W pewnym momencie zaczynają zmieniać swoje życie jednak. Często było tak, że na pierwszych zajęciach to przyszedł ktoś i nawet później nie otworzył. Nawet mimiką twarzy nic nie pokazał na przykład. Nie uśmiechnął się, nie skrzywił się, także nawet nie wiedzieliśmy, czego
czego się po nich spodziewać, ani jak oni nas odbierają. Natomiast teraz są takie osoby, które na pierwszych zajęciach nie odezwały się wcale, a teraz jest tak, że trzeba ich stopować, bo mają tak dużo do powiedzenia, tak? Czyli jakoś tam się otworzyły podczas tych zajęć naszych. W tym momencie już widzę to, że jak wchodzimy na dane środowisko, z którym współpracowałyśmy i tam zamieszkują te osoby, to było to widoczne, że podchodzą do nas, rozmawiają z nami, czują się tak z nami jak z partnerami, jak z osobami, które, z którymi można po prostu porozmawiać, z którymi można się pośmiać, ale z którymi można również, którym można się powyżalać, którym można powiedzieć o swoich troskach i problemach. Musiało się coś kiedyś stać, że dana osoba jest w takiej sytuacji, a teraz my mamy tak naprawdę pomóc tej osobie, żeby z tego wyszła, żeby sobie przypomniała tak naprawdę, jak to było pracować, jak to było wychodzić do znajomych. Przecież nikt od razu nie stał się osobą samotną, tak? Tylko gdzieś tam musiało się coś wydarzyć. Natomiast jak widzę, jak niektóre osoby stają się teraz liderami w swoich społecznościach lokalnych, jakby przejmują trochę pałeczkę i jakby dalej animują i organizują pozostałych mieszkańców, No to jakby ja wtedy widzę właśnie sens, tak, tej pracy i zawsze chce mi się wracać, kogoś nowego zanimować, kogoś nowego uaktywnić i wtedy jakby też zmieniamy w ogóle świat, tak, bo to się idzie dalej, więc z taką kulą śnieżną, tak, gdzie my tu rozpoczynamy i chciałabym, żeby ona była coraz większa i te wszystkie nasze działania coraz bardziej się rozszerzyły na większą grupę społeczną. To jest chyba najpiękniejsze i jakby to zawsze daje takiego powera i chce się wracać i dalej organizować. I kiedy wspominam sobie wszystkie te sytuacje i osoby, z którymi pracowaliśmy, to przychodzi mi na myśl po prostu uśmiech. I ten uśmiech pojawił się w różnych sytuacjach. I w tych momentach integracji, kiedy tak naprawdę tworzyły się właśnie więzy międzyludzkie, ale też w tych momentach, kiedy dobrze została wykonana jakaś praca, kiedy dobrze zorganizowaliśmy jakieś wydarzenie sąsiedzkie. I myślę, że ten uśmiech też jest skierowany do siebie, czyli dla takiej satysfakcji, że udało się coś osiągnąć, ale też wielokrotnie ten uśmiech był kierowany właśnie do innych, z taką życzliwością i taką solidarnością właśnie z innymi. W ludziach budzi się odwaga. Naprawdę można to zauważyć, że tak jak po pierwszych spotkaniach z osobami widzimy, że są to osoby skryte, małomówne, tak z czasem, z działania na działanie te osoby się otwierają, te osoby się zaczynają z nami coraz bardziej komunikować, coraz głębsze obszary swojego wnętrza nam ujawniają. Zdobyli w sobie taką przede wszystkim odwagę do powiedzenia głośno, że coś ich boli, że zaczęli przychodzić do nas. To było chyba takim największym zaskoczeniem, że taka relacja zazwyczaj się bardzo długo trwa, a tu tak naprawdę kilka regularnych spotkań z nami i już osoby zaczęły mówić, że jest jakiś problem, więc zaczęli też od nas oczekiwać częstszych spotkań, przede wszystkim jakichś takich, żeby tych ludzi było więcej, a nie tylko takich spotkań indywidualnych, ale też właśnie spotkań grupowych. Według mnie przede wszystkim pokazała się bardzo duża samodzielność wśród tych uczestników i to taka samodzielność w działaniu, czyli bardzo dużo chętniej podejmują wszelkiego rodzaju wyzwania, stali się tacy bardziej odważni. Ale może to wynikać przede wszystkim z tego, że mają zaufanie do grupy. Osoby te takiej nabyły z powrotem pewności siebie i takiej wiary we własną sprawczość, że mogą coś zrobić same, że potrafią się zorganizować, że mogą coś zrobić dla innych. To jest właśnie też fajne, że oni poczuli taką potrzebę robienia czegoś dla innych. Przez to, że tutaj właśnie doszło do tej ich zmiany wewnętrznej, oni się wpasowali w to społeczeństwo, dostosowali się do obowiązujących norm, no i to spowodowało, że zmienia się nie całe miasto, ale właśnie to dane środowisko, w którym oni mieszkają. Są takie przypadki, tak jak ja mówię, że jeżeli osoba w ogóle nie chciała wychodzić z domu, nagle idzie mi na staż,
robi kwalifikację jakąś zawodową, no to kurczę, no rewelacja. A jeszcze jak uda mu się zdobyć pracę, no to no chyba duma rozbiera. OSL, organizowanie społeczności lokalnej, bardzo zmieniło moje postrzeganie drugiej osoby, postrzeganie drugiego człowieka. Zmieniło mój stosunek do ludzi, ale również stosunek do samej siebie. Jest to inny charakter pracy niż praca pracownika socjalnego w ośrodku pomocy społecznej na rejonie, bo tam pracuje się powiedzmy od 7 do 15, a tutaj jest praca, można powiedzieć, na okrągło. No wiadomo, że mamy przewidziane 8 godzin pracy w ciągu dnia, ale tak naprawdę możemy pracować rano, możemy pracować po południu, wieczorem. Zdarza się, że trzeba, trzeba pracować i spotkam się i w weekendy. Akurat mi to nie przeszkadza, bo no lubię przebywać z ludźmi, pracować z nimi i uważam, że to jest bardzo fajna praca. Daje bardzo dużo satysfakcji, zarówno takiej satysfakcji, którą odbieramy widząc zmiany w ludziach, ale też takiej satysfakcji wewnętrznej, bardzo dużo satysfakcji. OSL-owcem może też nie może być każda osoba, bo jeżeli ktoś chce tylko pracować na etacie równe 8 godzin, to niestety to nie jest. To jest praca i w sobotę, i w niedzielę nieraz, odbieranie telefonów wieczorową porą. Każdy też chce porozmawiać, przynajmniej większość z tych osób chcą jakieś porozmawiać indywidualnie, wyżalić się, o czymś powiedzieć, co tam w sobie skrywali na przykład przez kilka lat i stwierdzili, że no, trzeba porozmawiać z organizatorem społeczności lokalnej, bo nie ma komu się wyżalić. No i trzeba tego wysłuchać też i jakoś coś poradzić czy pocieszyć. Tak naprawdę pomoc finansowa to nie jest pomoc. Pomoc człowiekowi to przede wszystkim odkrycie w nim tego, co ma dobre, takie wspieranie go, towarzyszenie mu we wszystkim. Praca OSL-owca to nie jest praca na 8 godzin od 7 do 15 i wyłączam telefon i po prostu mnie nie ma. Warto jest inwestować w pracownika, żeby się rozwijał, żeby wiedział w jaki sposób rozmawiać z danymi osobami. Mamy różne przypadki, gdzie rzeczywiście nie zawsze potrafimy taką ścieżkę odpowiednią dobrać, czyli dla organizatora społeczności lokalnej też powinny być takie szkolenia rozwijające się pod kątem właśnie komunikacji, w pomaganiu, może przy jakiejś tam terapii. No, takie rzeczy są organizatorowi społeczności lokalnej bardzo potrzebne, bo ludzie są różni. Każdy człowiek jest różny, więc im więcej my wiemy, tym tak naprawdę więcej możemy pomóc danej osobie. Wiadomo, że no nie zostawia się tej pracy tutaj, tak? Na ulicy Furmańskiej. Tylko zabiera się ją do domu. Wiadomo, że cały czas są myśli, się myśli o osobach, o ludziach, z którymi się spotykamy. I oni, ja myślę, że to tak nie minie, tak? Oni zawsze gdzieś tam będą. Czy w moim sercu, w mojej głowie. Help me out, my long lost friend. Tell me all that could have been. And if I start to lose myself, a secret I can never tell. Oh, oh, meet me down by the coast. I'll be waiting there for you until the ocean tides rise and swallow the sky. I'll be waiting there for you. Could they keep me company?
When the morning light grows dim.